Witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj niedziela, jest sielankowo. Ja wstałem o 6 i pobiegłem 25 km, dzisiaj ciachnąłem, także jest dobrze. I muszę wam powiedzieć, że całkiem dobrze się czuję. Myślałem, że będę zmęczony. Chciałbym wystąpić w maratonie warszawskim, ale nie byłem zmęczony. Jest ok. Teraz sobie trochę odpocząłem, sobie też trochę popracowałem i idę się spotkać z dziewczynami. Ale dzisiaj nie o tym. Przygotowując materiały z Martą i nagrywając szkolenie, przypomniałem sobie o niesamowitym efekcie, który można osiągnąć, a mianowicie on nazywa się Vertigo Effect, albo też inaczej Zoom Dolly. Niedługo wejdzie Mavic 2 i on będzie miał taki inteligentny tryb, który się nazywa Zoom Dolly, ale można go, posiadając jakiegokolwiek drona, można osiągnąć go dosyć łatwo. Pierwszym czynnikiem udanego Zoom Dolly to jest na pewno ruch przód-tył, płynny przód lub tył. I dron fantastycznie umożliwia ten ruch. Dobrze, żeby nagrywać z jak największą rozdzielczością, to jest druga sprawa. I trzecie, żeby mieć foreground i background, czyli plan pierwszy i plan drugi. Druga rzecz, o której trzeba pamiętać, to co mówiłem, nagrywamy z możliwie największą rozdzielczością, czyli 4K, jeżeli ktoś ma, jeżeli nie mamy, no to tylko 1080. I teraz, jeżeli mamy już to nagranie, czyli mamy ruch płynny od pierwszego planu, dalej kamera się cofa lub też kamera podąża w stronę głównego planu, to postępujemy analogicznie do tego, poprzez zoom, albo in, albo out, czyli albo kadrujemy do przodu, albo pokazujemy większy obraz, większy plan. I dzięki temu, nawet w prostym programie, można osiągnąć efekt vertigo. Zrobimy sobie też za chwilę edycję. Teraz edycję Zoom Dolly na przykładzie prostego programu, mianowicie iMovie. Mamy tutaj już dwa pliki, które dzisiaj nagrałem dronem. Ja sobie wyłączyłem obstacle avoidance, dzięki temu mogłem dość blisko podlecieć, nie miałem pikania, nie przeszkadzało mi to. One są dość krótkie, po 11 sekund. Teraz sobie je skadrujemy, czyli widać, że ten motyw, kiedy mam opuszczoną głowę, wycinam, Command B w tym miejscu i to sobie usuwamy. Zostaje nam następująca sekwencja. Zaczniemy sobie może od momentu, jak mam jeszcze oczy otwarte. Command B, jeszcze sekundę wyciąłem i jedziemy. Tak, i mniej więcej mamy tego nagrania dotąd. Tyle powinno wystarczyć. Command B. Mam około 6 sekund w tej chwili. Dobrze, trochę to powiększymy. Mamy do dyspozycji tutaj trochę miejsca. Teraz przesadziłem. Ok, 6,7 sekund. Tak to wygląda. I teraz zaznaczamy sobie ścieżkę i tutaj zrobimy sobie nie przyspieszenie, tylko zrobimy sobie Ken Burns. Akurat w tym przypadku, czyli to będzie systematyczne powiększenie, ale chciałbym, żeby na końcu właśnie był mniej więcej taki widok, chociaż może tak jak teraz będzie dobrze, może trochę mniejszy, to nagranie było w 4K zrobione, także ja tu mogę spokojnie poszaleć, mniej więcej byłoby tak. Spojrzę sobie jeszcze, czy jest to równo? Bez przemieszczania równo jest tak jak teraz. I zobaczmy, jak to wygląda. Robimy pierwszą próbę. W tej chwili mi się trochę przycina, ale powinno być dobrze za chwilę, jak się zrenderuje ten plik. Jest w porządku, mogę jeszcze bardziej go pomniejszyć. Powiększyć, przepraszam. Jeszcze delikatnie zrobimy ten efekt. Tu miałem nie przemieszczać klatki, tak jak teraz. Spójrzmy zatem, jak wygląda ten efekt. Może jeszcze przycinać trochę, ale już to jest mniej więcej ok. Tak, to jest ten efekt. Dobra, wracamy do filmu w takim razie.
Pierwszy Vertigo Effect był zastosowany w 1958 roku w filmie Hitchcocka, właśnie Alfreda Hitchcocka, Vertigo. Klasyczna sprawa, która weszła do konwencji i do historii kina, a później w Szczękach bardzo znana też była scena z efektem Vertigo, czyli to jest tak zwanym zoom dolly. Teraz wam już pokazałem, na czym polega zoom dolly, a my lecimy w takim razie coś zjeść. Dziewczyny zaprosiły mnie na fajną kolację, a ja zabieram was. Let's go! Pycha! Milosia nagrywa muzykali. Na razie to ja piosenkę muszę. Już! 3, 2, 1, go! Welcome! Come nom 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 nom! Nawet nie było widać mamy telefonu, fast start!